I lecimy. Tym razem Cure z Korei Południowej, jeden z najwybitniejszych na pewno Terran w tym turnieju. Oraz oczywiście polski Terran Soul, również znakomity gracz grający Terranami, Piotr Walukiewicz, Team Cascade. No ale mierzy się z Cure'em, który ewidentnie nie zamierza grać jakiejś długiej gry, tylko od razu zaczyna od Proxy Rax. To jest turniej World ETB Winter Championship, no i to jest też dolna część drabinki, w której mamy tylko już Polaka i Koreańczyków. W górnej drabince no, wygrał Solar, czyli Polak kontra Korea. Ostatnia nadzieja białych to Soul, ale no z Cure'em będzie mega ciężko. Ciekawy jestem, czy on wygrał z nim jakikolwiek pojedynek. Aż zobaczę. Czarujemy sobie tutaj Cure'a Soul'a. No właśnie, tak średnio bym powiedział. Raz, dwa, trzy, cztery. 9 pojedynków wygrał Cure z Soul'em. Soul nie wygrał żadnego z Cure'em. Także, no bywało lepiej. No i wynik. 24 mapy wygrał Cure, 2 wygrał Soul. Nie wiem, czy chciałem zobaczyć te statystyki, ale są takie, jakie są. Ostatnio Cure wygrał 3-0, 3-0, 4-0, 2-0, 2-1, 2-0, 2-0, 3-0 i 3-1. No tak, tak troszkę optymizm mnie opuścił, ale może jeszcze się jakoś obroni na ten Reaper Attack, a może i nie, może będzie to szybka mapa. Czas zobaczyć, ale Cure na pewno się nie lęka grania z Soulem i to grania w sposób ryzykowny, nawet pomimo tego, że to jest tylko BO3. No ciężko to się prezentuje niestety. Dobre podbicie jednego z Reaperów. O, i tego jednego. Jakby złapał, to by było super. O, nice! Dobrze! Udało się Soulowi złapać. Cure na pewno ponowi atak, bo wie, że ekspansja niebawem będzie na ukończeniu, więc on chce wejść w ten moment i udaremnić to zakończenie. Ale nadchodzi Polak. Dobre granaty, ale w zasadzie bardziej wymusiły brak walki niż walkę. O! Ohoho. No. To jest ciężka wymiana. Ale myślę, że w miarę dobrze wyszedł Soul na tym. No i ma ekspansję. A rywal nie bardzo. Ale nie wiem, czy można mówić o przewadze Polaka, po prostu wygląda to trochę lepiej. No patrząc na technologię, to Polak już ma Banshee, ma Starporta przede wszystkim wybudowanego, a u Koreańczyka nie bardzo. Ale jednak ten atak lądowy jest bardzo niebezpieczny. Zobaczcie, że to są... No, 5 Reaperów Helion kontra 2 Reapery i 3 Heliony. A, jeszcze jeden Reaper dołączył. Dobra, no teraz myślę, że taką konfrontację by wygrał Soul. Raczej tak. Ale jeszcze z Cyklonem przyjeżdża Cure. No nie, no tak być nie ma. Ojej, to jest Banshee. Banshee nie wygra tutaj tej sytuacji. Dobrze, bo Lokon został zużyty na SCV. Ej, może jednak. O, dobrze. Udało się pozbyć Cyklona, ale no Bianowi udało się, znaczy nie Bianowi, tylko Cure'owi udało się pozbyć 10-9 SCV, okej. Więc niestety też jakoś specjalnie dobrze nie jest, a teraz jeszcze mała okazja dla Cyklona może. Jakby teraz tu nim patrolował, to do złapania jest Banshee. No nie poszło tak dobrze, jakbyśmy chcieli niestety. Nie dało się zatrzymać tych strat w SCV.
Ups. Krzesło zawadzone. Jak tir, który hamuje i ma nieprzesmarowane hamulce. No trudno. Albo słoń. To nie był też najbardziej udany nalot. Zobaczmy jak z drugiej strony. A tu już był autoturet. Ja myślałem, że to Banshee zrobiła 4 kile, a to jeszcze z autoturetem było. Tak, niedobrze, niedobrze. No ale jednak tak obiektywnie też patrząc, nie jest wcale tak słabo rozwinięty Soul. Trzecia baza bardzo fajnie, że robiona na miejscu, bardzo słusznie. Bo teraz to on wywiera presję, więc musi siedzieć u siebie Cure. I dzięki temu nadgoni ekonomię. Jeszcze popatrzmy na koszary, które widzę, że już u Koreańczyka niestety są gotowe. U Soula jeszcze się kończą. No też po koszarach czasami właśnie widać, kto ma przewagę. Dezaktywacja, żeby uciec, ale ja nie wiem, czy ona wystarczy, zobaczymy. Jednak wyliczony ma inżynier Piotr, dobrze. Wszędzie chce się dowiedzieć Cure, czy są jacyś zwiadowcy, czy są jakieś budynki, bo Soul akurat bardzo lubi zrobić supply depot w takim właśnie miejscu jak tutaj, przy krawędziach mapy. No, dobra. O nie, niedobrze, niedobrze. Stracił Ravena. To tylko go uratował po to, żeby teraz się rozbił. No, to się zdarza. Niestety to się zdarza. O, ale teraz przynajmniej cyklona dostał. Chociaż cyklony na tym etapie gry już troszeczkę są mniej przydatne. Ale jeszcze jakiegoś Cure tutaj ma do patrolu. Wszystko wskazywało na to, że się Cure przy ulepszeniach 1-1 skłoni do ataku, ale na razie jeszcze czeka na trzeci czołg. Tak, to jest na pewno coś, czym można krzywdę zrobić. No ale też trzeba podejść z mózgiem jakoś tak pod dobrym kątem, żeby oczywiście czołgi Polaka nie były dobrze rozstawione. Takie rzeczy ma teraz przed sobą Cure. No a my musimy gonić. Gonić z ulepszeniami. Combat Shield też jest niegotowy. No jest sporo rzeczy, które mogłyby być pewnie szybciej, lepiej zagrane. No ale będąc w plecy, to też norma. Kierowi się nie spieszy, co nie? Ma ten sam oddział. I tak sobie po prostu tutaj przechodzi od lewej do prawej. Jeszcze będzie mieć zwiadowcę, żeby zobaczyć, czy jest czwarta baza już u Soula. No, Cure na pewno. Typowe, rasowe TVT. Spokojne. Jak Mielno poza sezonem. Jest takie drobne prowadzenie Soula w tym, że ma więcej wikingów, bo Cure nie ma żadnego wikinga. Ale tu można by szukać jakiejś właśnie minimalnej przewagi. Tylko najpierw nie dopuścić do tego, żeby rywal nas sforsował. Oho. O nie, on mu dezaktywuje te. O nie, bo sam dostał dezaktywację na klatę. Okej, okay, o, ciekawe. No dobra, stawi opór Polak i to opór właściwy. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj zatrzymał Cure'a, natomiast z tej strony już troszeczkę ciężej. Nawet dziwne, że się jeden z liberatorów na tych czołgach nie rozłożył, tylko teraz trzeba podbiegać w ten sposób.
ale najważniejszy rezultat, który zakończył się, tak, to się zakończyło dość dobrze. Nawet się zbliżyli limitowo. No i Polak pamięta o ulepszeniach, ale musi i tak głównie czekać, żeby one się wyrównały. No i potwierdzam pytanie z czatu. Tak, dzisiaj będzie cały turniej razem z finałem. Wszystko dzisiaj już będzie. Całe playoffy na 4 dni zostały rozciągnięte. Myślę, że bardzo sensownie. Ej, nie tak łatwo dogonić tego Cure'a. No, jednostki mają tę samą prędkość, więc normalne, że siebie nie mogą złapać. Można to nazwać takim małym odwetem, ale spokojnie, jeszcze niestety nic dużego nie ugrał Soul. Ma większe straty też, przy okazji 2000 minerałów i około, no tak, 600, 700, no 600, bardziej 700 gazu. Ale ma już kolejne starporty, to samo oczywiście Bian. Bian zdecydował się na Raveny, Polak raczej postawi na Liberatory oraz Wikingi, bo widać, że robi zasięg do Liberatorów. Absolutnie nie ma co mierzyć się z Cure'em teraz. Chociaż też nie taki fatalny moment, bo mają te same wzmocnienia. Piechota ma te same wzmocnienia. Czołgi niestety nie. Ale już za moment 3-3 u Cure'a. I tak w zasadzie no cały czas jest kryzys, cały czas jest problem. Trzeba być cierpliwym i jakoś te wszystkie ataki Cure'a znosić. No myślę, że stracony Command Center nie jest wielką ujmą. O nie. O mój Boże, to jest 5 czołgów, synu. No jakoś to zrobił Soul, ale nie wiem, czy się opłacało. Cały czas Bian mi się przypadkiem ten mówi, okej. Okay. To przypadek, chodzi oczywiście o Cure'a cały czas, cały czas. O, i 4 Liberatory, dobra. Tak, zrobi taką kompozycję składającą się z czołgów, Wikingów, Liberatorów, no i trochę też piechoty musi być. To miejmy nadzieję, że go Cure nie będzie w stanie zatrzymać. A właśnie, jak te Raveny Cure'a? Aha, ma 2! Myślałem, że już tak zebrał ich trochę więcej, ale widocznie były też z... Aha, nie no, 2... Co? Dopiero 2 ma... Nie, to okej, okay, są 4, ale stracił 2. No myślałem, że do tego będzie naprawdę dużo więcej, dużo szybciej. Małe liczby. Ale też jeszcze średnio z gazem u Cure'a. To ja na pierwszym podejściu do prawa jazdy. Nie no, to akurat był pech. Dobra, czas rozwalić skałki. I teraz niestety zwiększy się opcja manewrowania Cure'a. Powiem wam, dzika bitwa. Koreańczyk wjechał piechotą, Polak natomiast rozwalił czołgi, rozwalił tyły. No ale teraz jak sensownie rozwalić tę piechotę? Jak własnej nie ma za wiele, no i też wzmocnienia. A nie, już jest 3-3, dobra, nieźle.
Najgorsze jednak, że stracił sporą część gospodarki, ale ta produkcja Soula wcale nie jest taka tragiczna. Jeszcze to i owo tutaj żyje. Tutaj też było przeszkadzanie liberatorem, ale też nie za wiele dało. No dobra, no musisz. To jest ta kompozycja, którą ma wygrać. Są czołgi, wikingi, liberatory i trochę piechoty. To o czym mówiłem. To bardzo dobrze ze sobą współgra. No, ale też trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć. I to jest, myślę, no w porządku miejsce, tylko no właśnie, tego się boję, że Cure poleci na kontratak. Bardzo ryzykowny temat teraz, tak te dwie bazy jednocześnie atakować, ale chyba zorientował się Polak, że... O, dobre przytulenie. Tak jest, tak się trzeba przytulać do planetarki. Doskonale. Nie no, tak, tak, obiecująco, obiecująco. I teraz wszyscy wspólnymi siłami reperujemy. No! Ajajaj. A bo on jeszcze autoturety tutaj wyprodukował. A to Cure 1. Mam wrażenie, że znowu mówiłem Bian. Bian, Cure, jedna zaraza. Trzeba będzie pokonać jednego i drugiego w drodze do finału. No dobra, tutaj planetarka natychmiast pęknie. No, tylko jak tutaj... Nie no, myślę, że spokojnie, tylko czołgi musi podprowadzić Piotr i to miejsce zostanie wyczyszczone z wojska koreańskiego. Dobrze, dobrze, doskonale. Ej, no Sol ma lepszą armię, no. Obiektywnie rzecz biorąc, dużo lepiej. O nie! O nie, 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 nie. Czy ile tych dezaktywacji? Trzy czołgi tylko są w stanie strzelać. Oho, już tylko dwa. No i wystrzeli. O, ale tu jeszcze te liberatory przecież stoją. O, ale one zmiażdżyły piechotę z lewej. No a z prawej trochę słabiej. Natomiast i tak... Miazgunia! Tylko niech przeżyją liberatory, bo one teraz muszą wyłączyć te czołgi. Ale widzę, że Soul się nie chciał chyba padeczkować. No, 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 strzelaj, strzelaj, wsyć tanka. I dał radę chyba! Więcej! Atakuj! Jest tylko jeden sieć tank już. Dalej, dalej, dalej. Dobrze! Wow! Soul pokonał Cure'a. To się... No, trzecia mapa w historii wygrana przez Polaka z tym zawodnikiem. Historii dwuletniej, gdy ze sobą grają. Nie wiem, no, kompozycyjnie go zmiażdżył. Klap, tak. Ja czasami zaczynam klaskać, jak bardzo mnie coś tutaj raduje. To przypadek, niewarunkowy odruch. Poszło. Rawki w rowerze, nawet nie wiem, co są rawki, ale chwileczkę. O kurczę, ten znowu robi proxy. Co za szczur! Taktyczny z tego Cure'a. No dobra, Soul, wierzę w ciebie, że się jakoś obronisz, jakoś sobie poradzisz. Bądźmy silni. Ciekawe, czy to będzie tylko... Proxy Marauder. Proxy Marauder. Marauder Rush tutaj będzie najprawdopodobniej. Ja to znam, ja to widziałem. Skandaliczna taktyka. No dobra, Soul, musisz... Tak, to chociaż... Nie no, tak, raczej to będą marudery, no bo z jednych koszarów tylko to grają. Jeszcze się przelatuje tutaj. No, tak będzie. O, ale leci zwiadowca. Leci zwiadowca, dobrze. Doskonale nawet. Z tego co pamiętam, to w TVT-17 SCV-ka wyjeżdża i leci na zwiad, czy jakoś tak. Tylko czy on połączy kropki? No powinien. Tylko że niestety to, co zobaczy w bazie przeciwnika, też równie dobrze może oznaczać Reapery. Ale jednak się jakoś rozejrzy, mam nadzieję. Z lekka. O nie, jeszcze chcę zagrać... No nie, to jest ślepa kontra od Cure'a na Soula. No bo tak. Bo to jest fast exp. Ale teraz... No widzisz, Soul. Reaction. Dobrze, nie buduje. Dobrze. Oho. No dobra, rozejrzyj się, błagam cię, rozejrzyj się, Soul, po własnej, swojej bazie.
No, dobrze kliknął. Dalej. Dobrze! I teraz SCV. No halo, co, czemu nie zabiera STV-ek? To się nie zabiera? Ja w sumie nawet nie wiem do końca, co się powinno... Aha, taka sytuacja. No, czy to coś daje? Poza stratą SCV? Wątpię. Może teraz z Marinem i z SCV. No ja bym to dojeżdżał. I to, bo zanim się wykluje drugi maruder. Najlepiej. Oj, granat jest arcyważny. Wypchnął go i otoczył. Ale IQ 200. No i dalej. O nie. Teraz jest pocisk spowalniający. No. Boże, ale tu będzie walka. Dobra, SCV ogarnął. Jezunio. No potrzebuję czegoś, co tutaj jakoś tak mocniej zmęczy tego marudera. No Helion? Ale Helion to nie wiem, czy mina, czy Helion, nie mam pojęcia. Dobra. Najważniejsze, żeby SCV zabrać. Dziwne, że nie strzela w marinów. O dobra, strzela jednak marinów. Dobrze! Nie, dwójka marinów to już też jest dobra. O nie, robota, trochę obity marin. Wyciąga nowe SCV Polak, żeby te stare nie zostały szybko poniszczone. Dobrze. O, mina, jednak mina. Teraz aż nie zgłupiał, nie wie gdzie zakopać, ale chyba najsensowniej przy koszarach, żeby... O, właśnie tak, w tym miejscu, żeby nie miał jak wyjść maruder. Dobra. Może on już ekspuje, ten Koreańczyk. Skąd on wziął na to pieniążki? O, no. Doskonale. Dobra mina. Ej, ale jakby wyszedł tutaj maruder i poszedł w dół w to miejsce, to nie wiem, czy by nie uniknął. Na szczęście Kiurowi i tak się nie udało. Nie mam pojęcia w sumie, czy Polak prowadzi, ale tak chyba by logika jakaś nakazywała. No bym się uśmiał, jakby wylądował tutaj koszarami przed orbitalem i nie ma takiego ekspowania. Kiedyś też w grze Soul kontra Hero Marine pamiętam, jak Niemiec ukradł dobudówkę Soulowi i Soul ją przypadkiem zniszczył. Po prostu wylądował swoimi barakami na dobudówce Soula. No to akurat błąd, bo atakowanie bunkra niewiele chyba daje. Chociaż nie wiem, jak się jeszcze rozwinie ta presja. Dwa cyklony i Banshee. No to już się mniej mi się to podoba. W ogóle można by wykorzystać tego techlaba i postawić tu własny starport, albo fabrykę, albo coś, albo baraki. I masz od razu techlaba. No boli, o nie, jeszcze jest niewidzialność. Same dobre rzeczy dla Kiura niestety tu się teraz dzieją. Nie, no to i tak się opłacało. Jeszcze ucieknie? No dobra, nie ucieknie na szczęście. No Kiura jest wybitnie tutaj do przodu, jak widać po... Znaczy może nie tak bardzo, ale jednak jest do przodu w wydobyciu, w ekonomii. Do tego jeszcze trzecią bazę buduje na miejscu. Ja wiem, że Sol ją posiada, no ale jeszcze nie przelatuje. Po Siege Tank był. Stracony Siege Tank. No nie, no tak nie może być. No i tu też problemy. No nie poszło. Więc chyba 1-1 jest bardzo prawdopodobne. O! Poproszę. No i Kiur po wojaku też czasami cyklona wyślę. No ale dobra. A już też poprzednią mapę grał Soul, będąc mocno do tyłu, to może i tutaj jakoś się powiedzie. Ej, on gra mecha! Okej. No to zaskakujący jest Kiur. O, robi to, o czym mówiłem. Przejmuje te chleba Kiura. Tak, tak, można tak jak w StarCraft 1, odpowiadając na pytanie, przejąć do budówki rywala po prostu przy niej lądując i pyk, zmienia kolory.
I to bez farby żadnej. Ale jest obwódka czerwona! A nie niebieska. Patrz pan, zobacz. Normalnie są niebieskie obwódki koło tych ikonek tutaj, nie? A tu teraz była czerwona. Ej, inżynier informatyk źle zaprogramował. Najbardziej bym się uśmiał, jakby to ulepszenie dało Kirowi Combat Shielda. I koniec. Coś wrogowi opracował. Coś ty narobił. I marudery też jak wychodzą, to wychodzą czerwone i strzelają Soula. Dobrze. 7 SCV. Bardzo dobry odwet Piotra. Jeszcze tutaj można by dorzucić ewentualnie autoturret, bo akurat będzie energia za moment, ale jeszcze pewnie skupia się na tym, co się dzieje u niego. No, wlatujemy, myślę, Soul, bo to już nie ma co, No dobra, jest cyklon, to jednak niedobrze. Nikt się przejął, Cure, w ogóle się nie przejął. Dobra, 57 do 51. W końcu przelatuje Piotr. O nie, no co? No i kolejny czołg. Cyklony są świetne w wyłapywaniu takich jednostek. Ha, w ogóle te raksy musiały odlecieć, bo cyklony męczyły. Nie no, do budówki wroga można przejmować, StarCraft 1 też można. Znaczy to ulepszenie by się zrobiło na Soula, jestem przekonany, ale... po prostu... Znaczy tu jest wiele bugów w overlayu, ale nie będę o nich mówić, bo potem i wam będą przeszkadzać. I po co nam to? Ta niewygoda, przecież wiadomo, że ich nie naprawią, bo to już tyle lat. O, jak mądrze ustawiony cyklon. 1 HP, ale strażnik Teksasu, szeryf i niestety... Soul jak chciał zadriftować jeszcze i się rozłożyć. Kurczę. Tak już specjalnie oczywiście teraz będzie bardzo pasywny przez dłuższy czas. W ogóle Soul wie o tym, że to jest mech? O, już wie, dobra. Kompozycyjnie w sumie coś tam zmienił, bo dodaje już marudery, normalnie się ich nie gra. Oho. No to jest wyjście, to jest wyjazd. Myślałem, że dłużej poczeka. Nawet walka z mięsem armatnim nie jest taka znowu łatwa. No, na limit to był zawodników dość... tak, dość drastycznie się różni, więc... nie miał raczej już żadnej szansy Soul na obronę. Szkoda. No, podobało mi się, bo już tam robił jakieś podwójne starporty. No, ale cóż. 1-1. Dobra, jazda. Ostatnia mapa na pewno. No, ale kto wygra? Czy Cure, czy Soul? Czy Koreańczyk, czy Polak? Czy ostatnia nadzieja białych da radę? Piękne byłoby to przełamanie, bo tak jak mówiłem, Soul w historii swojej ani razu nie wygrał z Cure'em całego pojedynku, tylko pojedyncze mapy. Na stan dzisiejszy są to 3 mapy wygrane z Cure'em na przełomie 2 lat w turniejach. Może lepiej, żeby była bariera językowa, więcej spokoju, dłuższe życie. Był podobno taki gość, który milczał właśnie przez 50 czy ileś tam lat, udawając osobę... tam nie wiem, czy głuchoniemą, czy taka, co po prostu nie może nic mówić, ale słyszy. A potem wyszło. Bo ktoś tam zauważył chyba dzieci tego pana. I przypał. Połapała się, a chłop nie chciał gadać, bo o czym tu gadać? Tak, i się wydało, jak poszedł na karaoke, no. Nie wiem, czy to historia prawdziwa, bo tam zawsze mogą nawymyślać różnych rzeczy.
i takie rzeczy wymyślają. Embryoniki, jakąś już kapelę heavy metalową. Koreanką azjatycką, nie wiem. Nie wiem, ktoś zna jakieś koreanki i poleca, nie wiem. No ja tylko Smix, ale Smix to jest taka bardziej amerykańska koreanka, to nie wiadomo, czy to tak samo. Kulturowo w sensie. Nie mam pojęcia. Tak, ale podobno Azjatki są polecane. W pewnych kręgach. Zakwateruje. Okej, okay, zaczynamy trzecią mapę, Pillars of Gold. Jak widzimy, Cure za chwilę spróbuje wskoczyć i zobaczyć coś swoimi reaperami. Na szczęście Polak ma niedaleko jakąś odpowiedź, ale no nie jest to odpowiedź jeszcze idealna. O! Soul zapauzował. Że niby lagi. Nie no, pewnie faktycznie lagi. U mnie stabilnie. Wracamy. Niestety już dwie CV zdołał. Trzy. Cztery. No to nawet sporo. Okej. No Cure'owi się znowu mam wrażenie, że trochę udało. Ale w zasadzie presja Soul'a będzie postępować w naturalnym, niespecjalnie zmienionym tempie. Trochę się boję, że tylko jedna SUV zbiera gaz. Czy tak ma być? Może niekoniecznie. Ale ma tyle gazu, ile trzeba na Marudery, na Medivaca. Heli, one akurat gazu nie kosztują. Japonka, czyli taka Chinka z Korei. No tak. To Tymoteusz jest w Korei, Gunkoman? Serio? Art Koreańczyk? No proszę, Glob Hiliaka, tradycyjna. Tradycyjny model rodziny. W Azji może to jeszcze możliwe. O, dobra! Jest, dobrze, dobrze, bo strzelił w cyklony, a to one są tutaj największym zagrożeniem. Pięknie połapał, pięknie poniszczył, no i oby tak dalej. Ale jest też czołg na wzniesieniu, którego Soul nie widzi, no i dostanie konkretną salwę. No ale co tam konkretna salwa? A, Banshee! Jeszcze jest Banshee, więc chyba faktycznie lepiej uciekać. Marudery, o Jezu, co to się sturlało? A nie, to Hellbat, dobra, to maszyna. Dobrze, 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 znakomicie, odgryzł się wzorowo Polak. No i teraz ma 7 robotników przewagi, no i ma też dobrą wiedzę na temat tego, co robi przeciwnik i no zdoła się przygotować, na pewno. Teraz też nie głupio byłoby może porozstawiać heliony z lewej strony mapy w taki sposób, żeby właśnie nie mieć wątpliwości, gdzie przylatuje Banshee, czy do pierwszej, czy do drugiej. Ale Soul jeszcze tak nie gra. Cure zrobił taki lekki zwód, bo leciał na lewo i teraz zmienił się, no zmienił się kierunek lotu tej Banshee. O, rozstawia jednostki, dobrze. Robi dokładnie to, o czym wspomniałem, żeby trochę jednak mieć wyprzedzenia. Ten Cure znowu tak leci, nie leci, cofa się, czeka na drugą. Nie wiem już w sumie, co robi ten Cure. Chyba się ostatecznie wycofał. Tak jest, Banshee Cure'a cofnęła się do głównego oddziału, gdzie są trzy czołgi, Mariny, Raven. No, ale tu jakiegoś... A nie, będzie wyjazd, okej. Okay. No to znowu niebezpieczeństwo, ale... Chciałem powiedzieć, że będą już dwa czołgi u Soul'a, jak Cure przyjedzie, ale no właśnie niekoniecznie będą. No, to jest niebezpieczne podejście przeciwnika. Banshee jednak poleci do drugiej bazy Soul'a. No już zaczyna męczyć wydobycie.
Najgorsze jest to, że jest zasięg do starporta. Zobaczymy, jak przełamie to Piotr, bo jakoś będzie musiał atak od boku, może z powietrza tutaj też oczywiście zaatakować, nawet autoturetami. A ewentualnie jakieś dezaktywacje rzuci. No i poprawnie reperuje. Myślę, że nawet 2-3 SCV pewnie by wystarczyły na ten moment. O! Piór się złożył i... W sumie nie wiem, co on tutaj zamierza jeszcze. Musi być cierpliwy, musi na chłodno przygotować to odparcie przeciwnika jakoś. No i jedziemy. Jedna dezaktywacja, dwa autoturety, bo tu jest dużo piechoty przeciwnika, ale niestety Cure ma... No nie, no Cure ma taką artylerię, że nie podejdziesz. Ajajaj. No nie. I znowu niestety nie powiedzie się Soulowi. No, jeszcze wylądował. No nic. No mecz był nie najgorszy, była szansa, ale... Odpada Soul. No nie wiem, w zasadzie jak miał to jakoś obronić lepiej. Tak, te TVT to takie, jakie jest, każdy widzi. Tam były też chyba przerwy w produkcji czołgów u Soula. No nie poszło. Ale tak jak mówię. No i tak Soul zaszedł najdalej spoza Korei. Ciekawe, czy Klęby też nie zaszedł dalej, ale... On akurat trochę się nie wyrobił. No dobra, to idziemy na koreański serwer. GG. No ale tak, tak. I tak brawo dla Soula za cały występ na turnieju. Nie był na pewno zły.